Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do WPF-a. Dziś zajmiemy się kolorem. Kolorem tła oraz stawienia obrazka. Oraz pewne też modyfikacje związane z tymi pojęciami. Na początku mam nasz poprzedni program z odcinka drugiego, gdzie mieliśmy labelkę, czy etykietkę, textbox oraz button, przycisk button. No i cóż, mamy naszego buttona, klikamy na niego lewym przyciskiem myszy i po prawej stronie mamy tutaj properties. Jeżeli byście nie mieli tego okna, no to należy tutaj poszukać chyba view i tutaj coś poszukać. Gdzieś tu powinien się znaleźć, ewentualnie przywrócić właśnie ustawienie jakby fabryczne, początkowe i nam by się udało wszystko właśnie przywrócić do stanu początkowego, gdzie to właśnie się wyświetla, bo czasem można sobie właśnie krzyżykiem zamknąć. Więc klikamy nasz button i przechodzimy do zakładki Brush. Przechodzimy do zakładki Brush i tutaj możemy sobie wybrać różne typy kolorów. Mam tutaj głównie 1, 2, 3, 4, 5 trybów. Pierwszy to jest No Brush, czyli bez koloru. W ogóle ciekawostką jest to, że jest to brush. Brush, można powiedzieć, że brush your hair, czyli czesać twoje włosy. Znaczy coś, jakieś czesadło, tak na logikę. Chyba, że jest jakieś inne znaczenie, to proszę poprawcie mnie. Kres jest no brush, czyli bez żadnego przedziurczysty, bym powiedział. Solid color brush, czyli w tym wypadku bieramy sobie tutaj background, na przykład jakiś czerwony. Nasuniemy border brush, jakieś tam białe na przykład, no i foreground czarne. Jak to wygląda? No wygląda właśnie tak troszkę, jak wygląda. U dołu jest takie trochę czarniejsze, w środku jest bardziej czerwone, czyli tekst też jest na czerwono. Jest to jakby oprawka trochę biała u góry. Proponuję się tutaj pobawić i oczywiście tutaj jeszcze też można coś pokombinować z opacity mask. Dalej mamy opcję Color Resources, czyli w tym wypadku jest to opcja bardzo podobna. Też można sobie pobierać, jak to wygląda. Z tą maską mam po prostu więcej troszkę możliwości. Jest jeszcze takie właśnie, tu mam takie dwa suwaki. O właśnie, to jest to właśnie i te dwa kolory się tak zlewają. I takie półwarstwy nam tworzą. Nie to wygląda, oczywiście tak trzeba byłoby dobrze dopasować kontrast, żeby to jeszcze lepiej wyglądało. Kolejną rzeczą jest title brush i tutaj możemy jakiś, jak widzimy w miniaturce, jakiś obrazek wstawić. Jak to zrobić? Najprostszą rzeczą jest wejście sobie w jakiś tam katalog. Na przykład na pulpicie tutaj mam jakiś obrazek, on jest w PNG, w pamięci sobie stworzyłem i przeciągamy je sobie na naszą pierwszą apkę i u dołu pojawił się obrazek.png. Teraz mając taki obrazek, klikam jeszcze raz na nasz button, przechodzimy do zakładki Title Brush oraz wybieram sobie Image Sources, obrazek PNG. I dzięki temu mamy troszkę, co prawda spłaszczony, ale mam nasz obrazek. No i to jest jakiś stretch, można to odpowiednio sobie dopasować, jak nam się podoba. Title Mode. Można też coś pokombinować. Świetnie. I oczywiście na końcu są jakieś jeszcze brush sources, jakieś źródła, no, jakieś tam domyślne, które możemy sobie systemowe, które możemy sobie wybrać, pokolorować. Oczywiście również można też tekst. Można sobie tutaj powiększyć, zmniejszyć te przyciągi, pogrubić, że będzie troszkę inaczej wyglądać, akapity ewentualnie. I to oczywiście reguła kolorów się dotyczy wszystkich rzeczy, czy można sobie tabelkę, to jak również nasz główny, o, na przykład coś takiego, czyli to można dowolnie zmienić, takie właśnie teraz ładne przejście, takie jakby niebo gwiaździste. Zabaw jest wiele, można tutaj próbować, również można wstawić nasz miniony obrazek. Tu mam właśnie te dwa suwaki, które nam pozwalają regulować odpowiednio.
Zmieniając przy tym kolor, można zmienić inny kolor. Wybieramy sobie inny kolor. I tym oczywiście modelować różne typy kolorów. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych części poradnika.